prasowej w Toruniu, w moim mieście. Bardzo się cieszę, że dzisiaj gościem jest u nas minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, prokurator generalny. I od razu panu ministrowi z wielką radością oddaję głos. Drodzy Państwo, przyjechałem tutaj, by wspierać człowieka, który w polityce znalazł się nie przez przypadek, ale z serca, z pasji i z czynu, można powiedzieć, który jest związany z pracą na rzecz swojego miasta, na rzecz swoich wyborców, z chodzeniem po różnych ministerstwach, jeśli trzeba, i pukaniem do niejednych drzwi, by załatwić to, co jest ważne dla mieszkańców. Taki powinien być też poseł. Z jednej strony mieć w sercu Polskę i wartości i potrafić się o nie bić, to co nieraz czyni medialnie pan poseł, ale z drugiej strony też mieć tą konsekwencję i świadomość, że jest reprezentantem, że jest delegowany przez swoich wyborców, mieszkańców Torunia, mieszkańców okręgu toruńskiego. Miałem okazję rozmawiać z panem posłem o wielkiej inwestycji tutaj w Toruniu, związanej z budową tutejszego sądu, jedna z największych inwestycji w Polsce, i też czego by nie było, gdyby nie konsekwencja pana, między innymi pana posła Kałużnego. Dlatego właściwy człowiek na właściwym miejscu, 8. miejsce na liście Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście popieram całą listę na liście z wielu wartościowych ludzi, ale w sposób szczególny popieram pana posła, ponieważ znamy się od lat i znam jego skuteczność, znam jego sprawność, znam jego zaangażowanie i pracowitość. I to jest ta rękojmia, która przemawia, ta nasza znajomość, ta wiedza o panu pośle, bezpośrednio płynąca z naszego doświadczenia, że jest wart i poparcia, i oddania głosu. Chciałbym przy okazji oczywiście namawiać wszystkich, by poszli na te wybory, by zagłosowali również w referendum. Nie jest rzeczą przypadku. Każdy człowiek myślący, rozsądny, myślę, że może zadać sobie pytanie, dlaczego Donald Tusk, dlaczego pan Kosiniak, dlaczego przedstawiciele lewicy nie chcą pójść i zagłosować w referendum, nie chcą odpowiedzieć na proste pytania. Na przykład, że nie zgadzamy się na sprowadzanie do Polski setek tysięcy uchodźców z Unii Europejskiej, że nie zgadzamy się na likwidację muru na granicy białoruskiej, nie zgadzamy się na podwyższenie wieku emerytalnego, nie zgadzamy się na prywatyzację na wielką skalę majątku Skarbu Państwa. No, przecież jeżeli oni mieliby czyste intencje, to sami chcieliby powiedzieć, nie zgadzamy się też. Odebraliby nam argumenty. Ale oni nie chcą, bo wiedzą, że jeżeli 50% Polaków odpowiedziałoby, że się nie zgadza, to wtedy oni byliby związani taką decyzją. Z tego wynika, że chcą podnieść wiek emerytalny, chcą robić prywatyzację, jak robili wcześniej, za przysłowiowe złotówki sprzedawali perły polskiego majątku narodowego. Chcą ten mur robić w nim naprzód dziury, a potem go w ogóle zlikwidować, a przede wszystkim, w pierwszej kolejności, chcą przyjąć setki tysięcy uchodźców z Niemiec, z Berlina, z Sztokholmu, z Paryża i z innych miejsc w Europie. Bo tego chcą koledzy, przyjaciele Donalda Tuska i pana Kośniaka-Kamysza z trzeciej drogi. Oni się zobowiązali najwyraźniej, że to zrobią. Zresztą Tusk, kiedy jeszcze pełnił rolę króla Europy, czyli rolę, jak niektórzy sobie żartują, oczywiście z tą nazwą szefa Rady Europejskiej, groził polskiemu rządowi Zjednoczonej Prawicy, że jeśli nie przyjmiemy uchodźców, których chcą nam tutaj dać Niemcy, między innymi, to wtedy Polska poniesie konsekwencje. On to zrobi, dlatego nie chcę odpowiedzieć na proste pytanie, nie zgadzamy się. Drodzy Państwo, pójdźmy, odpowiedzmy, że się nie zgadzamy, żeby nie było tutaj w Polsce, tu w Toruniu też, takich scen, jakie widzimy w Malmę, w Sztokholmie, w Paryżu, w Nicei czy Berlinie. Polska jest dzisiaj jednym z najbardziej bezpiecznych państw w Europie. Niech tak zostanie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za poparcie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Jest to dla mnie duża nobilitacja. Przez 4 lata starałem się dla Państwa pracować i kolejne 4 lata będę czynił to samo. A spraw w Polsce i spraw w naszym regionie jeszcze jest wiele. Tutaj w Toruniu choćby chciałbym powiedzieć, że będę czynił starania, aby w najbliższych latach powstał trzeci most. Jak wiemy, jak to bardzo ważne jest dla naszego miasta i całego regionu. Rozwój Torunia to rozwój całego województwa kujawsko-pomorskiego. Szanowni Państwo, jako mieszkańcy tego regionu możecie być pewni,
że ja jako poseł nie tylko w referendum zagłosuję 4 razy nie, ale później przy każdej okazji będę bronił polskiego bezpieczeństwa, będę bronił polskiej suwerenności, bo należę do suwerennej Polski i jestem z tego dumny. Nie pozwolę i nigdy nie zgodzę się jako poseł na przyjmowanie nielegalnych imigrantów do Polski. Nie zgodzę się na zburzenie zapory na naszej granicy. Nie będę głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, szanowni państwo, czy nie pozwolę na tak drastyczną wyprzedaż majątku polskiego, jak to robił Donald Tusk wspólnie z kolegami. Szanowni państwo, i będę bronił naszego majątku, w tym majątku lasów państwowych, bo to jest 1/3 terytorium Polski, największy majątek Polski, a Donald Tusk, jak wiemy, prawie wszystko chciał sprzedać, tego mu się jeszcze nie udało i będziemy tego bronić. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za poparcie. Obiecuję ciężką pracę. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, jak pracuję przez 4 lata, nie tylko w kampanii. I tak kolejne 4 lata, jeśli wyborcy zechcą, obdarzą mnie zaufaniem, będę pracował. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę pytania. Dzień dobry, panie ministrze. Mariusz Sudziorkiewicz, TVN24. Chciałbym zapytać o okoliczności zatrzymania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku tragicznego na autostradzie A1 dziś w Dubaju. Co pan minister wie na temat tych okoliczności? Czy był zaskoczony, czy próbował jakoś uniknąć tego zatrzymania? Jakie będą dalsze jego losy, w tym sensie, kiedy realnie może on być sprowadzony do kraju? Pytanie, panie ministrze, także o to, co postuluje pełnomocnik ofiar tego wypadku, a więc żeby zmienić kwalifikację na zabójstwo. Czy to jest z prawnego punktu widzenia możliwe? I chciałbym w tym temacie pana ministra poprosić o to, aby odnieść się do tego, co z kolei postuluje obrońca mężczyzny, który twardo stoi na stanowisku, że może on odpowiadać z wolnej stopy. Jeszcze rano była mowa o liście żelaznym, no teraz mowa o jakichś środkach zapobiegawczych innych niż areszt. Obrońca Sebastiana ma także pretensje do pana ministra, że pan osobiście i emocjonalnie angażuje się w tę sprawę. Pan dyrektor był uprzejmy zadać kilka pytań, więc tak, w jednym temacie. Więc jeżeli chodzi o ucieczkę pana sprawcy tego strasznego wypadku na A1, w momencie, kiedy informowałem państwa, że będą stawiane, będą ogłaszane zarzuty, w momencie, kiedy informowałem państwa, że zostało wydane postanowienie o przedstawieniu, ogłoszeniu zarzutów osobie podejrzanej popełnienia tych przestępstw, wiedzieliśmy, że już od kilku dni nie ma go w kraju. Ale wiedzieliśmy też, że nie możemy dalej ukrywać, robić embargo na tą w tej sprawie, ponieważ budziła ona ogromne zainteresowanie społeczne. Wiedzieliśmy też, że sprawca takiego zdarzenia nie przypadkiem znalazł się poza granicami naszego kraju i byliśmy zdeterminowani zrobić wszystko w ramach procedur, które z zasady są jawne, czyli wystąpienia do sądu, tymczasowe aresztowanie, wydanie listu gończego, zwrócenie się do odpowiednich organów międzynarodowych, by wydać czerwoną notę za tym sprawcą, by został zatrzymany i sprowadzony do kraju. Dlatego to były działania przemyślane i prowadzone w sposób zaplanowany. Od początku jego obecność była monitorowana przez polskie służby i wiedzieliśmy, że przemieszcza się z Niemiec, w jakim kierunku, w jakie kraje pokonuje i staraliśmy się już wcześniej zatrzymać go w jednym z państw, zanim trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niewiele brakowało. Można powiedzieć, że po części przeszkodził nam w tym weekend, a po części fakt, że też nieco sprawca zaskoczył, że miał jeszcze trzeci paszport. Natomiast ostatecznie, kiedy wylądował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wiedzieliśmy, gdzie wylądował, co się z nim dalej dzieje. W konsekwencji mieliśmy zapewnienia ze strony władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że zostanie zatrzymany i wszystko będzie pomyślnie zrealizowane i tak się stało. Mogę powiedzieć, że mamy bardzo dobre relacje z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Całkiem niedawno moi wiceministrowie, na przykład pan minister Wosia, potem pan minister Kaleta podpisywali w moim imieniu umowę o współpracy, o ekstradycji między innymi, o współpracy w sprawach międzynarodowych. Ta umowa nie była szerzej nagłośniona i to może być też powód i przyczyna, że ten sprawca właśnie tam się udał, bo przed podpisaniem tej umowy rzeczywiście mielibyśmy problem. Ale że nie nagłosiliśmy tego za nadto, okazuje się, że czasami cisza pomaga organom wymiaru sprawiedliwości.
jeśli tak splot okoliczności się złoży, a tak w tym wypadku właśnie było. Więc kiedy już wiedziałem, a wiedziałem od samego początku, już po wylądowaniu, że sprawca jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nawiązaliśmy kontakt z stosownymi władzami i byliśmy pewni pomyślnego finału tej sprawy dla wymiaru sprawiedliwości. W tym sensie, że to, co obiecywałem jeszcze w Łodzi, informując o sprawie, że sprawca będzie zatrzymany, to kwestia niedługiego czasu, gdy stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, tak też się stanie. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, to ja takimi rzeczami, proszę wybaczyć, nie interesowałem się. To już jest kwestia dla mnie drugorzędna. Dla mnie było ważne, że jest wola władz państwa, które kontroluje w pełni tego człowieka, wie, gdzie przebywa, że zostanie zatrzymany, i traktowaliśmy te informacje jako informacje od wiarygodnego partnera, z którym mamy zawarte stosowne umowy międzynarodowe, których zresztą w relacjach osobistych pewne relacje też zostały nawiązane. Poznaliśmy przedstawicieli tychże ważnych resortów, które zaowocowały w tych kontaktach. Ale chciałbym tutaj docenić też rolę dwóch innych ministrów, żeby oddać prawdę, pana ministra Kamińskiego, który wysłał równolegle policjantów, grupę policjantów też właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy na miejscu też nawiązali relacje z tamtejszą policją, oraz panu ministrowi Rałowi, który przez, można powiedzieć, kolejne noce wyzwaniał do różnych swoich odpowiedników na moją prośbę i wspierał nasze działania. Zwłaszcza wtedy, kiedy po raz pierwszy już prawie, że zatrzymaliśmy jeszcze, co prawda nie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tego pana. I mówię, że tylko z plotem o szczęśliwych okoliczności udało mu się wtedy przedostać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Finał jest pozytywny. Ten człowiek stanie przed sądem, nie uniknie odpowiedzialności. Jeżeli pan pyta o moje zaangażowanie w sprawę, no to ono nastąpiło wtedy, kiedy było gigantyczne zaangażowanie polskiej opinii publicznej. Toczy się każdego roku w Polsce milion śledztw. Nie mogę angażować się w każde z tych postępowań, ale przecież na pierwszych stronach gazet, pierwsze nagłówki zajmowała ta sprawa. I ja rozumiem emocje wielu Polaków, którzy byli zbulwersowani tą historią, strasznym dramatem i pewnymi wątpliwościami, które pojawiły się w tym postępowaniu. Dlatego chciałem mieć pewność, że postępowanie, kiedy obejmę je własnym nadzorem, będzie prowadzone w sposób w pełni profesjonalny, bez żadnych zarzutów. I tak było, czego wyrazem jest ten finał. Natomiast zleciłem również zbadanie prawidłowości prowadzenia postępowania od samego początku, by ustalić, wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które były przez internautów też podnoszone, bo uważam, że one powinny być wyjaśnione do samego dna. Jeżeli chodzi o zmianę kwalifikacji, to panie dyrektorze, miałem okazję już na ten temat się wypowiadać, nawet zanim ten wniosek pan mecenas był uprzejmy sformułować. Otóż poleciłem prokuraturze, by rozważyła taką możliwość, ale to będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pełnej opinii biegłych. Biegłego, mamy w tym wypadku powołanego biegłego, którego wstępna opinia pozwoliła przejść do fazy związanej z stawianiem zarzutów sprawcy. Natomiast prosiłem prokuratorów, by zadali pytania w ramach ukierunkowania biegłego co do wszystkich okoliczności tego wypadku, czyli jaką rzeczywistą szybkością poruszał się ten sprawca. Wiemy o tym, że była to szybkość 253 km w momencie zderzenia, ale możemy w świetle doświadczenia życiowego wnioskować, że ten sprawca jechał znacznie szybciej. Na ile szybciej, o tym ma mu powiedzieć nam opinia biegłego, również w jakich to była warunkach meteorologicznych, w jakich warunkach, jeżeli chodzi o porę, późną porę dnia, czy to były warunki, które i w jakim zakresie, bo wiemy, że były, ograniczały widoczność w stosunku do szybkości jazdy i możliwości właściwej reakcji. Wszystko to razem wziąwszy, drodzy Państwo, będzie brane pod uwagę przy ocenie sytuacji faktycznej i możliwości zmiany zarzutu na ewentualne zabójstwo zamiarem ewentualnym. Takie polecenie w związku z tym wydałem. Tylko mówię, te okoliczności będą to decydować, bo prokurator będzie musiał ewentualnie przez sąd udowodnić, że stan świadomości sprawcy był tego rodzaju, że on co najmniej godził się na to, że w warunkach, w jakich poruszał się, może spowodować kogoś śmierć z dużym prawdopodobieństwem i przyjmował to jako rzecz, która byłaby co najmniej obojętna. Prawda? I żeby to zrobić, no trzeba to bardzo dokładnie wykazać w ramach postępowania
dowodowego, na przykład też intensywność ruchu w danym momencie, prawda, na tej drodze. To wszystko razem wziąwszy będzie podstawą do oceny, czy prokuratura będzie w stanie przed sądem obronić kwalifikację zabójstwa z zamiarem ewentualnym, która wydaje mi się kwalifikacją właściwą. Dodam, że są sytuacje, w których staraliśmy się już tego rodzaju zarzuty stawiać sprawcom takich dramatycznych wypadków drogowych. Dotyczy na przykład historii z Warszawy, gdzie został zabity na przejściu dla pieszych mężczyzna. Ostatnim ruchem uratował swoje dziecko, które z wózkiem przechodził przez te pasy. Bohatersko bronił życie dziecka, uratował go, ale sam poniósł śmierć z uwagi na to, że trafił na pirata, wariata drogowego, który po Warszawie jechał 100 kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Niestety sąd w tym wypadku nie podzielił żądań prokuratury i nie skazał sprawcy za zabójstwo z zamiarem ewentualnym, ale będziemy walczyć. Ale żeby walczyć, drodzy Państwo, trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba to wszystko dobrze zrobić, przygotować. I to jest właśnie zadanie dla profesjonalnie działających prokuratorów. I nie mam żadnych wątpliwości, że od momentu, kiedy ta sprawa znalazła się pod moim nadzorem, została przeniesiona do prokuratury okręgowej, to tak, jest ona prowadzona mimo różnych tam dywagacji w dobrej lub złej wierze przedstawianych przez tych doradców, którzy mówią, że to powinno się robić inaczej. Natomiast do wcześniejszego etapu poleciłem, by sprawa była wnikliwie zbadana i w zależności od wyników tego postępowania w swoim czasie też Państwa poinformujemy, jaka jest nasza ocena tego postępowania. Panie ministrze, chciałbym jeszcze zapytać o wyniki reportażu programu Czarno na Białym TVN24, gdzie pod nazwiskiem i z twarzą występują dwaj byli szefowie państwowych spółek, firm, którzy za czasów rządów prawicy pełnili te funkcje, którzy przyznali, że warunkiem objęcia stanowiska było wpłacanie pieniędzy na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, a także zatrudnianie polecanych ludzi. Czy tym procederem zajmie się prokuratura? Może się już zajęła, no bo to czysta korupcja polityczna. I ostatnia kwestia, o którą chciałem zapytać, to afera wizowa, gdzie też w tle jest korupcja. A skoro korupcja i wizy, to dlaczego nikt z MSZ jeszcze nie usłyszał żadnej zarzuty? Panie redaktorze, zacznę od pierwszego pytania, ono dotyczyło, przepraszam, bo się zamyśliłem. Już odpowiem. Panie redaktorze, każda sprawa, w której mogą pojawić się tego rodzaju mechanizmy, jest godna potępienia i jeżeli zachowanie, które pan przedstawia, wyglądałoby w ten sposób, zasługuje zapewne też na ocenę prawną. Dlatego teraz do prokuratury trafia wiele zawiadomień o tego rodzaju zachowanie, które budzą wątpliwości co do zaangażowania środków finansowych w kampanię wyborczą różnych podmiotów czy osób fizycznych. Na przykładem jest też zawiadomienie, które wpłynęło w związku z wykorzystywaniem przez pana Owsiaka pieniędzy zbieranych od ludzi, którzy przekazują te czasami wdowi grosz do skrzynki na ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Okazuje się, że billboardy, jak rozumiem, jest podejrzenie tych osób, które składają zawiadomienie za te pieniądze, są wykorzystywane w kampanii opozycji. No jeżeli tak by było, to byłoby nie mniej naganne, może jeszcze bardziej, że ktoś może żerować na pieniądzach ludzi chorych i wykorzystywać je na cele polityczne, a nie na cele zakupu na przykład ważnego sprzętu dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więc wszystkie te sprawy, ta, o której mówię, te, o których pan mówi, winny być zbadane procesowo, na ile one odpowiadają rzeczywistości, czy osoby, które się wypowiadają, mówią też pełną prawdę, czy z jakichś względów na przykład angażują się w kampanię wyborczą. Nie zawsze wszyscy, którzy manifestują pewien punkt widzenia publicznie w określonym momencie, są skorzy mówić prawdę i tylko prawdę. Wiemy o tym, że ludzie kierują się różnymi motywami i mogą liczyć na coś, albo mogą kierować się na przykład tym, że zostali odwołani i z tego powodu tworzą jakąś historię, która, kiedy przyjdzie im składać zeznania pod pewnością karną, może wyglądać wtedy w tych relacjach inaczej. Ale na pewno takie sprawy rozmaitych nieprawidłowości powinny być wyjaśniane. W swoim też czasie, panie redaktorze, nie wiem, czy nawet nie w pana medium, ale to przed kilku dobrych laty, czytałem, że jedna z partii politycznych, zatrudniając kogokolwiek, nawet sprzątaczki, domaga się, aby wszystkie te osoby składały się na potrzeby partii politycznych i być może ten proceder trwa nadal i to nie jest partia rządząca, bynajmniej, prawda?
Wie pan co, widzi pan, nie jestem w stanie się wszystkim zajmować, nawet jak dotyczy to moich konkurentów i opozycji. No, to ja odwołuję się do informacji medialnych, takich samych, jakie pan teraz przedstawia. A może było to wyjaśniane, wie pan, ja nie o wszystkim wiem. Wie pan, jest takie wyobrażenie o mnie, że jako prokurator generalny ja znam każdą sprawę. Ale jestem taki sam człowiek jak pan redaktor i każdy z państwa. Jeżeli ktoś do mnie nie przyjdzie ze sprawą, a ja nie ściągnę dokumentów na swoje biurko, to ja nie znam danej sprawy. Dlatego rzadko się zdarza, że czytam dokumenty z postępowań i nie jestem Kasandrą, że mógłbym odpowiedzieć na każde pytanie. Mogę panu więc generalnie odpowiedzieć, że podobnie jak pan redaktor, tak samo ktoś inny, być może nawet z pana redakcji, opisywał jedną z partii, która dzisiaj też dalej konkuruje na polskim rynku politycznym jako partia opozycyjna i pretenduje do władzy w ramach koalicji z Donaldem Tuskiem. I ta partia była opisywana jako środowisko, które warunkowało zatrudnienie nawet pani do sprzątania, jako z warunkiem, że trzeba opłacać składki partyjne i w ten sposób składać się na przyszłe kampanie wyborcze. Czy też tak było? Czy też tak było w tym wypadku? Nie wiem. Na pewno w takich sprawach powinny zajmować się organy ścigania, jeżeli jest tak, jak pan redaktor mówi, bo proszę wybaczyć, jestem tak zajęty w czasie tej kampanii wyborczej, ja nie śledzę wszystkich doniesień medialnych. Opieram się teraz na tym, co pan był uprzejmy powiedzieć. We wszystkich takich sprawach warto, aby były one wyjaśniane i prześwietlane. Również do intencji tych, którzy mówią w takim akurat momencie pewne oświadczenia składają, czy one są szczere, prawdziwe, czy też są związane akurat koniunkturalnie z jakimiś okolicznościami, które później mogą zostać negatywnie zweryfikowane, gdy przyjdzie komuś takiemu składać zeznanie pod podejrzenie karną. Panie redaktorze, afera wizowa i ujawnienie przez dziennikarzy jednego z portali informacji z tego śledztwa powinno owocować konferencją prasową liderów opozycji na czele z panem Tuskiem i przeprosinami skierowanymi pod adresem polskiej prokuratury i też MSZ-u, bo przecież wszyscy słyszeliśmy na własne uszy, że oni opowiadali, wszyscy, a niektóre media też za nimi niestety, że chodziło o kilkaset tysięcy wiz udzielonych za łapówki. Tymczasem dziennikarze, którzy dotarli do akt sądowych, na własne oczy przekonali się, że nie dotyczy to sprawy kilkaset tysięcy, tylko kilkuset, tak jak od początku mówiła prokuratura. I że te fake newsy stworzone przez polską opozycję i niektóre polskie media są powtarzane teraz na świecie i tworzą obraz Polski jako kraju na skroś skorumpowanego. I mówi nawet o tym pan kanclerz Scholz. Otóż mój zastępca, pan prokurator Urbaniak, skieruje w dniu jutrzejszym pismo do prokuratora generalnego Niemiec, informując go o tych właśnie szczegółach, o których między innymi pana koledzy redakcyjni z tego portalu informowali polską opinię publiczną, że opozycja i część mediów tworzyła fake newsy, które zaszkodziły Polsce, bo nawet kanclerz Scholz opowiadał, że w Polsce ponad kilkaset tysięcy osób otrzymało wizy za łapówki, no co jest ordynarnym, gigantycznym, niebywałym kłamstwem, czynionym na użytek kampanii wyborczej przez przedstawicieli opozycji ze szkodą dla wizerunku państwa polskiego, bo Scholz swojej bezczelności jeszcze dodawał w ten sposób, czy zrzucał na Polaków odpowiedzialność za kryzys migracyjny w sytuacji, gdzie wszyscy wiemy, że to Niemcy są głównym odpowiedzialnym. Poprzedniczka pana Scholza sprowadziła blisko 2 miliony tak zwanych uchodźców do Europy, nie pytając nikogo o zgodę, żadnego z państw, ze złamaniem traktatu europejskiego, złamaniem prawa wizowego, bez badania tożsamości tych, którzy tutaj przychodzili. Dziś to są sprawcy między innymi tych przestępstw bandyckich w Sztokholmie, Berlinie, w Nicei, w innych państwach. A teraz Scholz, wykorzystując fake newsy stworzone przez polską opozycję, oskarża nas o odpowiedzialność za kryzys migracyjny. No, jaka jest granica bezczelności? Więc panie redaktorze, cieszę się, że te materiały przez ten portal zostały pokazane, bo one powinny zaowocować konferencją prasową, przeprosinami liderów opozycji, biciem się w piersi, dlaczego wyjaśnić, dlaczego kłamali, dlaczego wytwarzali nieprawdziwe informacje. Natomiast, szanowni państwo, prokuratura i CBA działały w tej sprawie bardzo energicznie. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na fakt, że w tym śledztwie zastosowano, czy wystąpiono środki zapobiegawcze w stosunku do szeregu osób, również takich, gdzie kwoty korzyści majątkowych nie były na tyle duże,
by prokuratura miała pewność, że są zastosowane tymczasowe aresztowanie, bo w wielu tego rodzaju sprawach sądy nie stosowały tymczasowego aresztowania, uznając, że kwoty korzyści majątkowej nie są na tyle duże, przestępstwo nie jest tej wagi, aby stosować tymczasowe aresztowanie. Ale my działaliśmy bardzo ofensywnie, koncentrując się oczywiście w pierwszej kolejności na wątku związanym z przyjmowaniem korzyści, czyli z potencjalnym wątkiem korupcyjnym, jako tym, który jest na pierwszym planie. Czynności były prowadzone bardzo dynamicznie i sam podjąłem decyzję, aby ta sprawa była przeniesiona na najwyższy szczebel prowadzenia prokuratury, czyli prokuratury krajowej, do PZ-ów, i w ten sposób by była prowadzona dynamicznie. W tym sensie zdecydowałem, czasami państwa stacja stawia mi z tego powodu zarzuty, że ta sprawa jest prowadzona dynamicznie. Mogłem tego nie zdecydować, czyli mogłem nie przenieść sprawy na poziom prokuratury krajowej. Dlaczego na poziom prokuratury krajowej wtedy toczy się dynamicznie? Dlatego, że na poziomie prokuratury krajowej są najbardziej doświadczeni prokuratorzy, którzy prowadzą najpoważniejsze śledztwa. A ta sprawa trafiła w ten sposób z prokuratury, gdzie byłoby kilkadziesiąt spraw mających na biegu w referacie prokuratora, do prokuratury ma cztery sprawy na biegu. I w tym sensie siłą rzeczy musiała być prowadzona i mogła być prowadzona znacznie dynamiczniej. Więc to najlepiej pokazuje nasze czyste intencje, by tę sprawę wyjaśnić. Więc drodzy Państwo, nie kilkaset tysięcy, jak mówią opozycja, niektóre media, tylko pokażcie to, żeby do Scholza też znowu doszło i do niemieckich mediów, żeby ze wami przedrukowali 268 przypadków wydania wiz w związku z korzyścią majątkową. Panie redaktorze, żeby stawiać zarzuty, to trzeba mieć na to dowody. W tej chwili nie ma żadnych dowodów, że którykolwiek z urzędników MSZ-u wziął łapówkę albo koszta. No tak, tak, ale to my musimy udowodnić teraz, że doszło do przekroczenia uprawnień. I takie postępowanie dalej jest prowadzone. Dla nas najważniejszy wątek, który koncentrowały się służby i prokuratura, był związany z korupcją i z podejrzeniem korupcji. Były stosowane różne środki, w tym operacyjne, o których nie mogę mówić, które miały na celu intensywnie badać, czy ta korupcja nie była też związana z działalnością jakichś urzędników ministra spraw zagranicznych. Ale tak jak Państwo mnie pytali, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie ma takich dowodów. Państwo, gdzie się stawia zarzuty, nie mając dowodów, to wie Pan, jakie to jest państwo, więc nie muszę mówić, że jaka jest kategoria państw. Natomiast prowadzimy wątek w tej chwili, nadal w tym postępowaniu, uznając za wyczerpujące de facto dowody zebrane w wątku korupcyjnym, na ten moment w każdym razie, w oparciu o wszystkie możliwe dowody, jakie były w tej sprawie do tej pory zebrane, wątek związany z możliwością przekroczenia uprawnień i badamy to. Sam fakt procedury przyspieszania wiz jest procedurą, która jest stosowana od wielu, wielu lat na przestrzeni różnych koalicji rządowych i nie jest sam w sobie niesprzeczny z prawem, dlatego że są różne okazyjne sytuacje, które uzasadniały przyspieszanie, na przykład sytuacja losowa jakaś, na przykład wyjazd sportowców na jakieś wydarzenie. Więc były różne. I teraz jest pytanie, czy i w jakim zakresie osoby, które podejmowały takie decyzje w ramach procedur, które są dopuszczalne, były wprowadzone w błąd, a w jakim zakresie świadomie partycypowały w pewnych, bez korzyści majątkowych, pewnych zachowaniach, które stanowiłyby naruszenie ich uprawnień czy przekroczenie uprawnień. I dlatego to jest badane. I z całą pewnością będzie wyjaśnione do samego cna, do końca, tak jak mówiłem o sprawie wypadku i że sprawca zostanie zatrzymany, tak i w tym wątku również wszystkie okoliczności będą wyjaśnione. Krytycznie uważam, że ochrona kobiet jest naszym priorytetem i praw kobiet, o czym świadczy fakt, że przygotowaliśmy ustawodawstwo, które jest wskazywane nawet przez instytucje europejskie i Unię Europejską jako wręcz wzorcowe, spełniające najwyższe wymogi ochrony, ustawa o przemocy, na przeciwdziałaniu przemocy, prawda? Natomiast nie zmienia to faktu w tym zakresie, jak ta konwencja dotyka tak zwanej ideologii gender, czyli promowanie LGBT w tym obszarze. No w tym obszarze ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że to prawda, ale w swoim czasie został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy w tym zakresie, który nie dotyczy, spór nie dotyczy spraw kobiet. Tutaj nie mamy żadnych problemów, w pełni się zgadzamy i dlatego zrobiliśmy nawet więcej niż wymaga ta konwencja. Spór dotyczy kwestii związanych z ideologią LGBT, czyli homoseksualne i
i inne środowiska, które kryją się za tęczową flagą, którą chcą poprzez tą konwencję wymuszać wprowadzenie na przykład do edukacji, do szkolnictwa ich wartości, ich poglądów, z którymi na przykład rodzice się nie zgadzają. Ja jako rodzic nie życzę sobie, moje dzieci były w ten sposób edukowane, jak myśli na przykład pan Biedroń. A pan Biedroń, jego środowisko przy pomocy tej konwencji chciałoby wymuszać na mocy władczej, by szkoła państwa do swoich edukacji wprowadzali, państwa wprowadzały do programów edukacyjnych nauczanie, które odpowiada światopoglądowi, systemu wartości pana Biedronia. Ja się z nim nie zgadzam. I nie zgadzam się na to, aby moje dzieci w ten sposób były edukowane. Jak ktoś jest dorosły, może dokonać wyboru. Jesteśmy w wolnym kraju, żyjemy. Te środowiska pana Biedronia mają swoje kluby, księgarnie, biblioteki, drukarnie. Żyją w wolnym kraju, ale niech nie narzucają swoich poglądów innym, a zwłaszcza dzieciom. Niech rodzic w Polsce, każdy decyduje, jak chce wychować swoje dzieci. I w tym obszarze nie zgadzam się z tą konwencją. Panie redaktorze, no jest pytanie, czy ci wszyscy ludzie, którzy składają zeznanie obciążające pana Grodzkiego, to są histerycy, czy też ciężko chorzy pacjenci, którzy są wykorzystani przez pana Grodzkiego i oszukani i nakłonieni do płacenia za coś, co im się za darmo należało. W najbliższych dniach prześlemy wniosek, przedstawimy państwu wniosek i materiały dowodowe, na których on się opiera, do Senatu o kolejny wniosek o uchylenie immunitetu pana Grodzkiego. To jest mi smutno, że pan Tusk, który mówi tyle o prawie, który tak bardzo troszczy się o to, że prokuratura prowadzi bardzo dynamiczne postępowanie w sprawie afery wizowej, zamiast podziękować i pogratulować funkcjonariuszom CBA, którzy przeprowadzili skuteczną operację, i prokuraturze za zdecydowane działania, to pan Tusk chroni pana, daje zły przykład i chroni pana Grodzkiego, swojego kumpla politycznego, przed odpowiedzialnością za korupcję, którą prokuratura chce mu zarzucić, którą obciążają pana Tuska pacjenci. No wielu pacjentów, niektórzy ciężko chorzy ludzie, którzy czują się wykorzystani, oszukani przez pana Grodzkiego. No i szkoda, panie rektorze, korzystając z stacji TVN, że TVN też tym tematem szerzej się nie zajmie, bo naprawdę tamta korupcja jest wyjątkowo odrażająca, dlatego że dotyczy jeszcze ludzi ciężko chorych, na których wymuszano łapówki, zaświadczenia, które były im gwarantowane przez państwo i mówiono im, że nie ma na to pieniędzy, żeby poddać się pewnej operacji, przyspieszyć ją, to trzeba zapłacić. No, myślę, że jeżeli mówimy o korupcji, przyspieszeniu wiz za korupcję, co jest naganne i dlatego zdecydowanie prowadzimy działania, a przyspieszeniu czy umożliwieniu trafienia do skutecznego leczenia za korupcję, to drugie jest chyba jeszcze bardziej odrażające. Chyba się pan ze mną zgodzi. Nie, ale ja zauważam, że telewizja TVN... TVN, ja nie do pana osobiście, proszę się nie gniewać. Ja mówię o telewizji TVN, która tym tematem się jakoś nie zajmuje, chociaż jest realny problem. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, panie redaktorze, sytuację, która nie do wyobrażenia, że marszałek Sejmu czy Senatu byłby z naszego środowiska i byłby chroniony immunitetem przed zarzutami korupcyjnymi złożonymi przez kilkudziesięciu ludzi, którzy pod odpowiedzialnością karną zeznali, że wymuszano na nich łapówki, czy wprowadzono ich w błąd, że płacili łapówki. I już widzę, jak telewizja TVN w ogóle tym się nie zajmuje. Panie ministrze, sam pan powiedział, że jest mocno zajęty kampanią. My generalnie zajmowaliśmy się tą sprawą. A to cieszę się, liczę na wsparcie, bo ta presja medialna na pana Donalda Tuska, bo pan Grodzki jemu nic nie pomoże, on się tonący chwyta brzytwy i tego immunitetu. Na pan Donalda Tuska może sprawić, że właśnie w perspektywie kampanii wyborczej wycofa poparcie dla pana Grodzkiego i pozwoli prokuraturze postawić zarzuty, aby pan Grodzki stanął przed niezawisłym sądem. By zeznania, nie oświadczenia prokuratorów czy prokuratora generalnego, ale by zeznania dziesiątków ludzi, pacjentów, nie zostały wyrzucone do kosza, ale zostały z szacunkiem przez polskie państwo, przed sądem ocenione, czy to jest prawda, czy nie. Czy prawdą mówi, czy prawdę mówi pan Grodzki, czy ci chorzy ludzie, którzy go obciążają. Wie pan, pan marszałek Grodzki miał możliwość zrzec się już immunitetu, ale również pan Brejza głosował przeciwko temu, żeby on się zrzekł immunitetu, niestety, i bronił swojego kolegę przed odpowiedzialnością, przed niezawisłym sądem.
Natomiast no, teraz będzie kolejna okazja. Sądzę, że to jest tak naprawdę odpowiedź Donalda Tuska, bo ja po panu Grodzkim niczego dobrego tu się nie spodziewam, ale po panu Donaldzie Tusku no, myślę, że mam powody oczekiwać jasnej deklaracji, bo ten człowiek tyle mówi o korupcji, tak gardzi korupcją, tak ta korupcja go mierzi, jest jej przeciwny, a tak to się dziwnie układa, że jego najbliżsi współpracownicy, prawa ręka w Senacie, najważniejszy człowiek, liczne zarzuty korupcyjne, chronione przed odpowiedzialnością, niejaki Sławek, który był jego najbliższym współpracownikiem, jak ten słowo miliona nazwisko, bo umknęło mi. Nowak. Nowak, no widzicie, takie nazwisko i o Nowaku zapomniałem, z wrażenia, panie redaktorze. Więc krótko mówiąc, warto przypominać, widzi pan, bo niektórzy mogą zapominać, począwszy od zegarka i innych doświadczeń pana Nowaka. Ostatni minister skarbu, który siedzi dalej w areszcie w Katowicach, bliski współpracownik pana Donalda Tuska. A ten Tusk cały czas mówi, że tak gardzi tymi, którzy korupcji się dopuszczają, a z drugiej strony, kiedy ma okazję pokazać, że jest pryncypialny i jasno zażądać, by Grodzki zrzekł się immunitetu i zrezygnował z startu do Senatu, to Tusk go popiera całym sercem. No, drodzy państwo, no, wiarygodność ma znaczenie w polityce. Referendum. Referendum jest wiążące dla każdego rządu, jeżeli 50% Polaków pójdzie na nie i powie nie paktowi, który oznacza sprowadzenie do Polski setki tysięcy emigrantów z północnej Afryki, tak naprawdę z Berlina, Sztokholmu czy z Nicei. Oni chcą nam dać tych najgorszych z najgorszych, którzy powodują tam przestępstwa, którzy nie chcą pracować. I wymyślili taki sposób. I Donald Tusk już pokazał, co w tej sprawie chce zrobić. Kiedy był szefem Rady Europejskiej, szantażował polski rząd Zjednoczonej Prawicy i groził nam karami, jeśli się na to nie zgodzimy. Więc jak sądzicie, co zrobi, kiedy zostałby premierem? Dlatego trzeba pójść na referendum, zagłosować na nie, że nie zgadzamy się. Bo nawet wtedy, gdyby, daj Boże, nie, Tusk znowu został premierem, to nie będzie mógł tej relokacji przeforsować. Polskie kobiety będą mogły dalej w biały dzień wychodzić do parków z dziećmi na spacer. A te dantejskie straszne sceny rozrób, strzelanin, które mają miejsce w Sztokholmie, w Malmö i w innych miastach, nie przeniosą się na polskie ulice. Bo Polska dziś jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Dlaczego? Dlatego, że my nie zgodziliśmy się na te rozwiązania, które już wcześniej Tusk forsował, czyli nie ma tych, którzy są źródłem licznych przestępstw kryminalnych dzisiaj w Europie. Od lat mówi pan o reformie sądownictwa. Na jakim jesteśmy dzisiaj etapie pana zdania? To zależy, gdzie popatrzeć, panie redaktorze. Bo kiedy byliśmy dzisiaj we Włocławku, widzieliśmy przepiękny budynek sądu. Jest to jeden z wielkich, ale to są też warunki do pracy, super nowoczesne warunki sądu też dla ludzi i dla sędziów, i dla pracowników. Tutaj w Toruniu za walną przyczyną pana posła Mariusza Kałużnego udało się zbudować przepiękny sąd za blisko 200 milionów złotych. Można powiedzieć, że to są największe inwestycje w tym czasie, warunki pracy polskiego sądownictwa. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany strukturalne, to one zostały zatrzymane przez Unię Europejską, przez weto też pana prezydenta w tym sensie, który chciał szukać porozumienia z Unią Europejską, który nawet przygotował kolejną ustawę zmieniającą ustawę w Sądzie Najwyższym porozumieniu z panią von der Leyen, ale stało się tak, jak ostrzegałem, pani von der Leyen oszukała. Więc z tymi z Unii Europejskiej trzeba rozmawiać tak, jak to zrobił ostatnio premier Węgier. Drodzy państwo, no wczoraj był news. Unia Europejska wymięka przed Orbanem. Okazuje się, że chcą mu dać pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska potrzebuje zmian budżetu. Decyzja jest jednomyślna. Orban powiedział jasno, nie dostanę pieniędzy, nie zmienicie budżetu. I my musimy rozmawiać tak samo. Jeśli my wygramy wybory, powiemy to, co Orban. Jeśli nie dostaniemy należnych pieniędzy, nie zmienicie budżetu. Unii grozi bankructwo wtedy, więc gwarantuję wam, jeśli my wygramy, pieniądze będą nam płacić. Tyle, ile się należy. Jeszcze raz dziękuję bardzo, ale musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przepraszam. Wszystko. Przepraszam. No.